Poniedziałek rano, poranek. Tu nasze miejsce kempingowe. Słoneczko właśnie wzeszło, a my idziemy na poranny spacer, prawda, Majuniu? I mamy jakąś kładeczkę nad mokradłami, choć ostatnio dość sucho jest. I mokradła też suche, no ale kładeczka wygląda malowniczo w tym lesie, w promieniach wschodzącego słońca. W ogóle fajna, cała ta traska, cały ten szlak jest bardzo fajny. Korzeni tu leży. Łatwo się potknąć, przewrócić, jak ktoś jest gamoniem. Ja doszedłem do połowy swojej trasy. To jest traska na tą górę Cadillac Mountain, na której byliśmy wczoraj samochodem, ale można też pójść takim trailem, taką trasą turystyczną. Tutaj widzicie, jest na kamieniu zaznaczona niebieska kreska, tak ten szlak jest oznaczony. Sam szlak ma jakieś 12 km, ale myśmy przeszli tylko, nie wiem, może 2-3 km, nie, czy na pewno nie, ze 2 km. I wracamy, bo tyle nam wystarczy na poranny spacerek. Bo ja zwykle rano tak godzinkę, półtorej, a tu szedłem 45 minut w tą stronę, więc mamy 45 minut powrót. Bardzo fajna ta trasa, bo w ogóle to jest ciekawy las. To, po czym idziemy, to nie jest ani ubita ziemia, ani asfalt, tylko lita skała. Tutaj bardzo duża część tej trasy jest po prostu na takiej litej skale, z czego wnoszę, że tu w ogóle jest problem z glebą, że tak powiem. I większość tych drzew ma bardzo płytkie korzenie, a bardzo często te korzenie wchodzą na te skały. Za moment wam pokażę, jak to fajnie wygląda, bo widać całą plątaninę korzeni na drodze, którą idziemy. Tutaj widać takie korzenie, które właśnie po powierzchni kamieni się rozrastają. A tutaj jest skała, po której idziemy. I to na przemian cały ten trail tak wygląda. Co tam jest? Chodź, Pituniu, chodź. Ludzie idą, no idą ludzie. Właśnie jak takie płytkie korzenie, to wystarczy silniejszy podmuch wiatru i drzewa się wyrywał. Przenosimy się do innego kempingu. Też w Acadia. A na razie musimy stąd wyjechać. Na razie do przykopy wiedzie. Ja, tak. Ała. Nie mogę, bo tam po dziurze przejechałem całkiem. Aż dziw. Ała. Jesteś mądry, jest, bo jak poleci na tą stronę, to na mnie najpierw. No to taki był plan mój, no tajny. Mnie się to tak wydaje. Cicho, drzwi mamy otwarte. Które? Te z boku? No. A to ja nie otwieram od środka. Nie, no ale i tak jedziemy szukać kosza na śmieci, więc czekaj, skręcę tu na przykład i zobaczymy, czy tu nie będą mieli jakiegoś śmietnika. Kemping fajny, no i większość ludzi w namiocikach. Nie takie luksusy jak my. O, tutaj jest. Łazienka i kosz na śmieci. Aleśmy sobie trafili w dobrą przeczniczkę. Wiem, że ci się tu dobrze siedzi, ale pani musi tu siąść. Maja, na miejsce. Dobra, teraz ty masz mikrofonik, proszę. Czemu? Po co? No bo będziemy cię nagrywać. Nie, ja nic nie będę mówić, Misiu. Masz. Nie będę nic mówić. Musisz coś mówić, bo widzowie się domagają. Nie. I uważają, że jak ty byś prowadziła ten kanał, a nie ja, to dopiero byłaby oglądalność i statystyka. Trzymaj się go, trzymaj i opowiedz coś o naszej podróży. Nie ma nic tu do opowiadania, ale ja nie umiem tak jak ty.
No to, bo to wymaga treningu. No nie, bo ty nie potrzebowałeś treningu, tylko gadkę masz jak się patrzy. Bardzo się cieszę z tego powodu, rozumiem, ale ja nie mam takiej gadki. O, popatrz, kamperek, też podnosi krótszy. Chyba nie znam. Krótszy też wygląda nie. Ale ma rozszerzone te. A to Mercedes? Mercedes. Ale jeszcze jakby mówić, jakiś był rybny sklep, to byśmy sobie kupili. No. Wiesz czego? Ogonów. A tu się zatrzymaliśmy pod lokalnym sklepem rybnym, gdzie lokalnie złowione lobster, co to są? No kupimy jakieś krewetki, kupimy jakieś ogony tych lobsterów. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. Nie mają tych lobster tail. Aha. Powiedział, że jak pojedziemy prosto i będziemy przez most przejeżdżać na mainland, to zaraz za mostem po lewej stronie. No to jedźmy na poszukiwanie ogon. Jak to się nazywa po polsku? Lobster tail, czyli po... ogon homara. Homar, aha. Nie mylić z komarami. Bo ogonów nie chcemy, komarzy. Zwłaszcza wbijanych w naszą skórę. Wykupili nam, no wykupili. Tak w Ameryce jest, jak się nie kupuje, jak jedzie omnibus. Nie wiem, czy to tego miał na myśli. Nie ma tutaj nawet można już ugotowanego. No ale pachnie ładnie. Tu się wędzi, cosik się tu wędzi. Chmicic rozśmiał się i pocałował księdza w rękę. Ojcze, wielkie w was serce, bohaterskie i święte. Działo największe pękło, ta kolubryna. No akurat mamy drzewa na nasze. Akurat drzewa są? Chyba nie. A31. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda. Musimy zjeść zapasy mięsne, bo jutro wjeżdżamy do Kanady, więc zapaliliśmy ognisko i będziemy tu robić hamburgery i te ogony lobsterów. To jak one się nazywają? Lobster tail. Ale po polsku. O, ogon z homara. Aha, homar. No to homary smażymy na ognisku. Hamburgery się smażą na kuchence gazowej. Bo nie mamy już kratki takiej odpowiedniej. Bo tutaj nie ma od dobrej kratki na ognisku, a ta może się załamać. A śmiesznie wycieka z pleców jakaś zupa. Nie wiadomo, czy to nie za bardzo tu jest gorąco. Nie, niech się robią. Hamburgerki gotowe, te chyba też, choć nie bardzo wiemy, co to z tego wyjdzie. Tu będziemy, moja żona, smażyć zielone pomidory. Jako eksperyment. Fried green tomatoes. Pomidory zawierały różne toksyny i trucizny, więc ja nie wiem, jakie są jej intencje. A to jest chleb teoretycznie zrobiony z sera i jajek. I to będzie nam służyło jako chleb do hamburgera. Zobaczymy. I dasz radę taką bułę zjeść? A wziąłeś sobie ketchup tego? No bułę jak pijam. Bardzo dobry hamburger. To, ale cały czas możesz wziąć widelec i nóż jeść. A ten hamburger ci smakuje? Bardzo. To jest... A co tam robię? No te... Tą truciznę dla mnie. Mhm. No ale to spaliłam na amen. To dobrze, to wrzuć do ogniska. Co? Spróbuj. Posól go, bo on nie posolony. Ma jaki smak, czy nie? Bez soli nie bardzo.
Śmieszny smak, ale nie smakują jak pomidory, tylko jak coś. A to świeżutkie mięso z kraba, złowionego tutaj lokalnie. Wyciągamy mięcho z ogona tego, lobstera. Lobstera. Tego, co nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Ale mięsko bardzo ładnie się przypiekło i smakowite jest, więc zajadamy dalej. Troszkę cytrynki. Idziemy na spacerek, idziemy. Mgła jest dzisiaj. Chłodno, przyjemnie, 100% wilgotności. My idziemy w góry. Jest tutaj jakiś trail, zobaczymy, jak to się tam idzie. Idziemy. Tu na tym kempingu też miejsca są oddalone od siebie. Niektóre są takie, że można wjechać i wyjechać z drugiej strony. Do innych trzeba cofnąć. Ale patrzcie, a nie, to też można wjechać z tamtej strony. Ale patrzcie, jak jest duży. Tutaj jest dosłownie 50 metrów długości. 5 autobusów by się tu zmieściło. Także tutaj nie siedzą sobie ludzie na karku. Jak na wielu prywatnych kempingach jest tak, że z miejsca koło miejsca. I trzeba uważać, żeby sąsiadowi nie wleźć na jego działkę. Natomiast tutaj od jednego miejsca do drugiego jest kilkadziesiąt metrów. Między miejscami są drzewka, więc każdy ma swoją prywatność na tym kempingu. A wcześniej, jak byliśmy tam w lesie, to tam były takie miejsca, no tylko dla namiotów, ale były miejsca, ten ma cały flagpost. Były takie miejsca, gdzie trzeba dosłownie iść kilkadziesiąt minut do swojego namiociku, żeby się tam rozłożyć. Tutaj taki amfiteatr w środku lasu z ekranem. Można sobie filmy wyświetlać, albo prelekcje wygłosić, albo jakiś występ zorganizować. I tutaj też ktoś ma Airstreama dwuosiowego, ale nie bardzo długi. Tutaj jaki piękny kamperek się chowa za drzewami. Chyba najładniejszy na całym kempingu. Ognisko się dopaliło, drzwi otwarte, to ktoś już się obudził chyba. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Nie, czekaj, o. Co? Jedziesz z prądem? Jadę z prądem, znaczy urwałem go. Kurde. A chyba jestem gamoniem jednym. I kabelek ci się udało schować, czy się coś zniszczyło? Nie? Nic się nie zniszczyło, bo się wypiął po prostu, no ale... Dobrze, że się kapnął, żeśmy nie wlekli tego za sobą. No więc wyjeżdżamy, jedziemy do Walmartu kupić telefon, może się uda. Jaki tam będzie i wjeżdżamy do Kanady. A jeszcze zanim wyjedziemy z tego kempingu, tu kawałeczek po nim przejedziemy, trzeba... Wody. Tu są te hygiene campsites. Aha. To tam byliśmy na spacerku rano i, aha, że tam się idzie, ale potem taka wąziutka droga całkiem, aha, jest i się idzie 15 minut przez las z namiotem na plecach i się ma w środku lasu miejsce kempingowe. A tutaj wali? A to granica amerykańska tu z boku, z naszej lewej strony. Alcohol? No. So there's no alcohol in your house? I don't drink. No, we don't drink. Okay. At all. Any tobacco products? No. No, we don't smoke. Cannabis or goods containing cannabis? Nope. So that includes medical marijuana or CBD, No, we don't do that stuff. Okay. Any firearms? No. Other weapons? No. Pepper spray? No. Bear spray. We got bear spray. Is it bear spray?
Yes. Yeah, yeah. Is it a big can? Yeah, yeah, big can. Yeah. 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 So it says bear spray. Bear spray. Okay. But no per people pepper spray? No. Mm-hmm. Okay. And what about mace or tasers, stun guns, anything like that? No. You're too well, so. Did he say nyet? Do I look like I speak Russian? No. He doesn't speak Russian either. We Polish. I was going to say Polish? Yeah. I was getting there. I was like, all right, what happened to your ear? The cancer, not the danger one, but the skin cancer was removed. So it's healing slowly. It will take a couple of months. Yeah, before. My dad had some on his ears, and they took that freezy stuff and they burned it off. Yeah, but enjoy your trip. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Dojechaliśmy, o czekajcie, ile tu jest? 3:10. Ja też nie przejedziemy. 3:10. Ha, wyjdziesz na zewnątrz zobaczyć. Ta antenka tu jest chyba najwyżej. Jaki fajny most. Wiecie co państwo, taki mosteczek, że mogliśmy się nie zmieścić. No, aleśmy się zmieścili. Taką mam nadzieję. Jakbyśmy mieli podwyższoną terenówkę, to byśmy się mogli nie zmieścić. Tak pokażę temu, co jedzie za mną, żeby mnie wyprzedził. Tyzenhaus wyszedł, ręce łamiąc z gniewu i żalu, zanim rozeszli się inni oficerowie. Jesteśmy w lesie, gdzieś tutaj na Zadupiu. Tutaj ten pan ma tysiące hektarów lasu dookoła domu, więc pozwala tutaj ludziom się zatrzymać u siebie. Kiedyś chce tu zbudować kemping. Ma też taki motocykl, nie jest to z Valkyria. Prawdę mówiąc, no, sześciocylindrowy, to coś po japońsku jest napisane. Ale czy to jest Honda? A to już jest cały pajęczynami porośnięty, więc chyba nie jest używany na co dzień. I kierownica już zaczyna rdzewieć, ale jest potężna maszyna. Napiszcie w komentarzach, co to za model motocykla. A w ogóle to ten pan mieszka tutaj i ma Mercedesika, i ma dużo różnych innych pojazdów, jakieś pick-upy, jakieś takie małe kłady. Chałupkę ma dość mizerną, bo to taki mobile home. W mobile home mieszka, ale ma i kampera dużego, i dużą naczepę turystyczną, kempingową. Dość ciekawa postać i ma ponad 2 metry wzrostu do tego. Dowiedziałem się troszkę więcej o tej Valkyrii. Miał tutaj mieszkańca w tym domku obok i on nie płacił rentu. Nie płacił za wynajęcie mieszkania, więc został wyrzucony z mieszkania, a w ramach rekompensaty zostawił ten motor. No ale aktualny właściciel chyba też nie za bardzo go używa. 1800 pojemności V6 silnik. Opuszczamy to miejsce. Było cisza i spokój. Nie za jakieś wielkie atrakcje turystyczne, że tak powiem. Bo głównie błoto, deszcz i mgła. Tutaj jacyś inni ludzie też się zatrzymali. Oni gdzieś pojechali, zostawili przyczepkę. No i jest, jest 17 stopni i tak też siąpi. No nie właśnie. Patrzę tu jeszcze, czy wszystko zabrane mamy, nic tam nie zostało. To jedziemy na pole golfowe. Dziś w nocy będzie przejazd na pole golfowe, więc spanie na polu golfowym. Ale pogoda, narzekaliśmy, że upał. To teraz nam zimno. To teraz się okazało, że może jednak w lecie, jak jest ciepło i słonecznie, to nie jest tak źle, bo jak tak będzie siąpić przez następne parę tygodni i będzie zimno, to też nie będzie jakaś wielka atrakcja turystyczna, takie wakacje. Co to za motor? Valkyria.
Walkiria w 6 cylindrów V. Ale ten domek takie średni mają. No, to, no bo to kiedyś był Mobile Home Park. No, tylko tu chciałem wam pokazać ciekawostkę. Sikorski Smok. A tutaj jest kiełbasa szynkowa. Kiełbasa polski ham, kolbasa. Tutaj jest kolbasa góralska, sosyć. Sikorski góralska. I tutaj jest czosnkowa. I kabanosy. Nie wiem dlaczego kiełbasa się nazywa kolbasa. Ale mamy polski akcent na końcu świata w Nowym Brunswicku. Tego nie ma na liście niestety, ale tutaj są same słodkie przysmaki. Tutaj jakieś torty mocno przesłodzone. Jedyne 8 dolarów za taki tort. Tyle tylko ile za to zapłacić? Bądzile. Bądzile. Stówkę. Nie, 200 to wkładaj, no. Tak, wkładaj, bo tu nie ma, torek też nie ma. Moje jabłka jedne 6 dolarów, a jedne 7 dolarów. Truskawy kupiłem, troszkę kiełbaski. No, no i tak, i to było połowę z tego, co tu jest. The cherries are lovely, they're so good. A te... Te 13,50. 13 dolarów za czereśni. 116 dolarów, czyli 100 amerykańskich, 400 zł. Maja zajada trawę, dobra trawka. Jesteśmy na polu golfowym. Tu jest nasz nocleg dzisiaj. Mamy tutaj fajne miejsce, cisza i spokój też w okolicy. Tam są golfiarze, parkingi, cały budynek golfowy, ale my nie gramy w golfa, więc tutaj będziemy stali dzisiejszą noc. Teraz sobie przygotujemy jakieś jedzenie. Nasz wysoce skomplikowany elektroniczny wskaźnik poziomu jest perfekcyjny. Trzeba było podłożyć parę klocków, ale stoi równiutko. I tak mija dzień. Dzisiaj jest który? Dzisiaj jest 18. Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca. Co dzisiaj na obiadek mamy? No tu są hamburgerki, jakieś steki i troszkę cebulka, pomidorek i boczuś do mojego hamburgera. Nie ma fryteczek ani ziemniaczków, bo my na keto. Pilnujemy teraz i keto. Oprócz tego, że owoce na deser będę jadł, no ale tego chyba nie będziemy filmować, żeby nikt nie widział. Ale moja żona się twardo trzyma keto i nawet nie jednej boróweczki nie zje. Prawda? To się okaże. Arbuz zjedzony. Jeszcze nie, no to ci zostało. No jeszcze mi zostało troszkę na berries. Berries mają niedużo cukru, mm-hmm. Stosunkowo. Mm-hmm. Blueberry i cukru. Strawberry. Jakby się jedną blueberry zjadło, albo jedną borówkę, albo jedną truskawkę. A nie jak się zje kilo truskawek, kilo borówek. Jakie i 2 kilo, kilo? Czereśni, ja jedno, i 3 kilo arbuza. Ja jedną boróweczkę amerykańską. No. A tu na tym pisze, że to są, że to jest ceres. Ceres to jest tłuszcz wołowy, tak? Nie, wieprzowy chyba. Wieprzowy, obojętny. Więc tutaj sam ceres zajadamy. Tutaj takie informacje, jakie to zdrowe, że to jest bogate w błonnik. Nie zawiera tłuszczu i w ogóle same zalety. A zwłaszcza, że nie zawiera tłuszczu. A tu rosną dzikie maliny. A jakie smaczne. Sama słodycz. Majunia też przepada za malinami. Ale dobre, prawda?
niespryskane niczym. Nie są takie wielkie jak w sklepie, ale są dużo słodsze niż te sklepowe. Przynajmniej te dojrzałe. Bo te zielone, czy tak różowe, to jeszcze nie takie słodziutkie. Ale też się zje. Tam dalej widzę piękne, ale i tu jakieś dzikie wiśnie, takie malutkie. Nie wiem, czy to jest jadalne. Pełno na drzewie takich owoców, ale... O, tu piękna. Piękna sztuka.